Zdrowia. Chińczycy wykupują zdrowie chińskie, zdrowie amerykańskie. Chińczycy wykupują zdrowie amerykańskie. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No, firmy biotechniczne, czyli te wszystkie medyczne, farmaceutyczne i tak dalej, zaczynają nie tylko wykupywać firmy w Ameryce, na terytorium Ameryce, w amerykańskim, ale również i prowadzą te firmy. Teraz sporo tych firm po prostu kłusuje, jak to mówią, poaching, czyli kłusuje, czyli podbiera ludzi w tych największych amerykańskich firmach farmaceutycznych. No i co im stara się zaoferować? No, szmalec, wiadomo, że szmalec to zawsze jest atrakcyjny, no ale nawet nie starają się ich ściągać do Chin. Nie starają się, żeby przyjechali do Chin, nie starają się, żeby zamieszkali w Chinach. Tutaj w Ameryce, od w zasadzie od zachodniego wybrzeża, od Pacyfiku do wschodniego wybrzeża, od Silicon Valley, poprzez zagłębie medyczne wschodniego wybrzeża, po prostu przychodzą i przekonują, żeby ludzie przychodzili. No i przechodzą z Johnson & Johnson, przechodzą z Eli Lilly, przechodzą. No z wielu miejsc takich, gdzie ta medycyna, gdzie te lekarstwa, gdzie są odkrywane, gdzie te pieniądze są tam pompowane na te najróżniejsze odkrycia, no to Chińczycy się biorą. No mają tyle tego szmalu, że nie wiedzą, co z tym zrobić. Człowiek, który pracował na Eli, poszedł pracować do Beijing, no to jest taka gra słów, no bo stolica to jest Beijing, czyli północna stolica, a teraz geny, jako genetyczne, no to nazwali Beijing. No także, jeżeli ktoś wie, to się orientuje, no to jest Beijing. W 2015 roku był dyrektorem w Genentech, no to wielka firma medyczna, biotech, no i przeszedł pracować właśnie dla tego Beijing. On pośrednio, no był jednym z tych, którzy w zasadzie odkryli, czy tam doprowadzili do tego, że taki przebojowy, no taki bardzo popularny i bardzo drogi i bardzo dochodowy, można powiedzieć, lekarstwo na raka, Avastin. I on właśnie wstąpił do tej chińskiej firmy. No w zasadzie teraz ma 54 lata, no i on chciał być właśnie z przodu, czy na samym początku tych firm, które po prostu przebijają się przez te nowe odkrycia medyczne. No i w zasadzie to powiedział, że nie chce przeprowadzać się do Chin. No i powiedzieli, że on nie musi się przeprowadzać do Chin. Co on zrobił? No przekonał paru innych tych pracowników z Genentech, żeby poszli do Beijing. No i poszli do Beijing i tam byli pierwszymi z tych dziesiątki w Ameryce. No a teraz już jest ich ponad 400. Oni są w Massachusetts, są w Kalifornii, są w New Jersey. No i teraz trzy lekarstwa z tej firmy w zasadzie doszły do stopnia badania w FDA. FDA to jest Federal Drug Administration, która w zasadzie to jest agencja, ministerstwo, które zarządza i pozwala, wydaje zezwolenia na produkcję lekarz czy medycyny zdrowotnej. No i ten Hendrik, on w zasadzie był bardzo zaskoczony, jak Chińczycy, jak to oni szybko przelatują i osiągają to, co osiągają. Teraz właśnie ten Beijing stara się o duża sprawa, to jest białaczka, czyli te wszystkie problemy z białymi komórkami we krwi, białe ciałka, no i oni zaczynają dostawać zezwolenia z tego FDA. I byłoby to w zasadzie pierwsze jakieś takie osiągnięcie, czy pierwsze
odkrycie, czy pierwsze uznanie dla firmy chińskiej działającej w Ameryce i nie byłoby to jakieś takie kopia lekarstw, no bo w Ameryce to jest dużo tych generic, no to bo patenty są przyznawane tam na 7-17 lat, później tam dodają, no i później te lekarstwa wygasają, no tam te wszystkie inne poprzednie firmy starają się dołożyć coś nowego, no ale po jakimś czasie to wygasa, no i niektóre firmy robią fortuny w Kanadzie. W Kanadzie też taka była, jest firma, która robi po prostu fortuny na tych takich ogólnych lekarstwach bez patentów. No a teraz się okazuje, że Chińczycy robią i oni się rozprzestrzeniają się wszędzie, no rozprzestrzeniają się w technologii samochodowej, rozprzestrzeniają się w medycynie, także ich podejściem to jest to, żeby zacząć to robić w Ameryce, no na oczach Amerykanów i pod zarządem amerykańskim, no w sumie tu jest ta wolny rynek, ta wolna konkurencja, tyle tylko, że jest jeden taki problem, że Chińczycy w zasadzie, no oni liczą na to, że mają te swoje 1,2 miliona ludzi, także to jest potężny rynek na te warunki i na tą ilość ludzi. Ogólnie rzecz biorąc, Chińczycy nie bardzo się tak afiszują z tym. Dlaczego się nie afiszują? No bo w zasadzie w Waszyngtonie, w stolicy, to wszystkie takie afiszowanie się, że oni wysysają następne pole amerykańskie na naszych oczach, no to mogą zareagować. No bo w Chinach samych sobie, to większość tych firm, która tam pojechała, no to tam jest szpiegostwo przemysłowe, tam jest zmuszanie powiedzmy tych firm, żeby przekazywały 51% interesów w interesach na stronę chińską, czyli większość mają w rękach mają Chińczycy. I teraz podobne rzeczy po prostu zaczynają się już, ale już na terenie amerykańskim. Dużo tych pracowników, którzy powiedzmy przechodzi z tych dużych korporacji, z tych dużych firm, przechodzi do tych chińskich, no to jest troszeczkę zaniepokojona, zdziwiona, no bo nie mają pewności, czy to wszystko zaskoczy, także oni mają oferowani te pensje duże, większe, jakieś bonusy, no ale też muszą inaczej pracować, bo to w tych wszystkich firmach typu Johnson & Johnson czy Lilly, no to oni mieli tam dużo tych pomocników, sekretarek, asystentów, asystentek i tak dalej w tym laboratorium. To wszystko jakoś tak działało. No a teraz w tych chińskich firmach, no to jeżeli przeszli, no to nie zawsze tak jest. Dyrektor właśnie w FDA, Federal Drug Administration, czyli tego Ministerstwa od Spraw Medycznych, od Spraw Lekarstw, Richard Pazdur, on powiedział, że to wszystko jest bardzo, bardzo wskazane, żeby Chińczycy zaczynali wprowadzać te swoje badania na rynek amerykański, no bo to może doprowadzić do konkurencji i może te wszystkie zachodnie firmy w zasadzie zmusić do obniżenia ceny. No to jest ciekawe, no bo w sumie to Chińczycy to liczą na to, że jak zwykle wykoszą wszystkich, co robią do tej pory, bo będą sprzedawali taniej, a później będą sprzedawali 3 razy drożej niż to, co zachodnie firmy produkowały. Także, że jeżeli to reprezentant Ministerstwa Zdrowia Amerykańskiego w ten sposób patrzy na Chińczyków, no to jest konkretnym idiotą. Christian Hogg, czyli jest prezydentem firmy dla odmiany w Hongkongu, no ale chińskiej, powiedział, że w sumie to jest taniej odkryć te lekarstwa w Chinach, no bo przede wszystkim tańsi są ci odkrywacze, tak, także te odkrycia, ci lekarze pracują tam za
jedną dziesiątą czy za jedną dwudziestą tego, co pracują w Ameryce. No ale on mówi, że w zasadzie to te wszystkie odkrywania powinny być zrobione w Chinach. Później te wszystkie lekarstwa muszą być przyprowadzone do Ameryki, żeby uzyskać zezwolenia i pozwolenia, no bo żeby wejść na rynek amerykański, no to musi być jednak zezwolenie z tego FDA, no a później zabrać z powrotem i produkować gdzie? No znowu produkować w Chinach, no. Także znowu jest wykaszanie, wykoszenie wszystkich tych przeciwników. Ten Beigen jest skoncentrowany najbardziej w Chinach. No tu jest ciekawa polski taki akcent. Marek Kania, on się tak też nazywa się Marek Kania, no ale to po polsku tak jak mówimy, no ale on się tak podpisuje jako Marek Kania. Skończył szkołę medyczną w Katowicach, no i skończył medycynę również na Uniwersytecie Jagiellońskim, tak, także wygląda na to, że Polak, no i pracował 25 lat, pracował dla Eli Lilly, także tam też coś osiągnął, no ale opiekuje się czy pilnuje dwóch innych tam lekarstw, które mają być wypuszczone przez FDA. No ten firma, dla której on pracuje, ChinaMed, czyli China Medical, ChaiMed, planuje podwoić w zasadzie tą ilość ludzi, którzy pracują w Ameryce z 20 do 40. Także to są spore ilości. No przez lata Chińczycy ostatnie 10-20 lat, no to wysyłali w zasadzie swoich studentów, swoich doktorantów, swoich ludzi. No bardzo często oni musieli podpisywać różne cyrografy, że tam nie zostaną, że będą szpiegować na stronę chińską i tak dalej, i tak dalej. Ale Chińczycy opanowali, weszli w uniwersytety, weszli w firmy technologiczne, inżynieryjne, weszli wszędzie, gdzie się może. No i teraz w zasadzie oni tą lojalność zaczynają odpłacać. To, co partia komunistyczna ich wysłała na przeszpiegi, no to teraz zaczynają pracować dla Chin. Dużo jest tej kasy, także oni są w stanie płacić pensje, czy po prostu kusować na bardzo wielu tych ludzi z ośrodków badawczo-rozwojowych, z firm, które osiągały duże sukcesy. Także to jest następna działka, gdzie Chiny po prostu no nie robią, nie jest to wolna wymiana. Tak wygląda, że to jest wolna wymiana, ale to wszystko jest po to, żeby tylko ukraść i tanio u siebie pracować, produkować, sprzedawać tanio u siebie i bardzo drogo dla kapitalistów. Zdrowia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Też dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam. Tu jest guziczek do naciśnięcia. Dzwoneczek jest dzyń-dzyń o codziennych filmikach, powiadomieniach. Piszcie pytania, piszcie odpowiedzi, piszcie sugestie, jeżeli macie jakieś wnioski, czy chcielibyście coś usłyszeć, to sugerujcie. Dawajcie lajki i do następnego codziennego filmiku.